Witam, zapraszam na prezentację opon Pirelli Scorpion XCH ProWall w rozmiarze 29x22. Pirelli podzieliło swoje opony na całkiem sensowne kategorie i wersje. Są opony do XC jak moja, trailu, enduro i downhillu, które jeszcze dzielą się na kilka wersji w zależności od mieszanki, bieżnika i szerokości, ale na tym nie koniec, bo jest jeszcze parę wersji kolorystycznych i kilka rodzajów ścianek bocznych. Scorpiony XC występują tak jak moje w wersji H, czyli hard, do twardego ubitego podłoża, M, czyli mixed, do nawierzchni mieszanych, RC, czyli race, z niższym bieżnikiem, które zaprojektowano do ścigania się, S, czyli soft, w których użyto większej mieszanki, aby zwiększyć przyczepność, oraz R, czyli rear, przystosowanej do użycia na tylnym kole. Wybrałem odmianę H, która jest najtwardsza i powinna być najszybsza. 90% swojej jazdy spędzam na ścieżkach rowerowych i ubitych leśnych trasach, dlatego zależało mi na oponie z małymi oporami toczenia, wytrzymałej oraz odpornej na zużycie, a ten Scorpion właśnie taki jest. Tradycyjnie producent mija się z prawdą co do wagi opon i to sporo, ale niestety robią tak praktycznie wszyscy. Na obręczy DT XM481 o szerokości wewnętrznej 3 cm Scorpion ma dokładnie 58 mm szerokości. Opony uszczelniają się znakomicie. Nie potrzebowałem nawet swojego sprawdzonego zasobnika. Link do filmów o nim i innych częściach znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Wystarczyła zwykła pompka, a opony bez mleka trzymały ciśnienie prawie 2 tygodnie. Po miesiącu jazdy na Scorpionach mogę stwierdzić, że są wolniejsze niż Race Kingi Protection, ale szybsze od wzmacnianych meskali TNT, w porównaniu z którymi mają też całkiem niezłe trzymanie w suchych warunkach. Ich wytrzymałość i odporność również jest na porównywalnym poziomie, czyli znacząco przewyższa Race Kingi i z tego płyną wnioski. Jeśli chcesz szybkiej i lekkiej opony, będzie to kosztem odporności i trzymania. Jeżeli zależy Ci na dobrej trakcji i nie chcesz martwić się o przebicia, a przy tym mieć w miarę żwawą oponę, to będzie ona musiała ważyć w okolicach 700 gram. Ogólnie uważam, że Pirelki i meskale są bardzo podobne, mimo różnych cen, ale jeśli dobrze poszukasz, to Scorpiony często są w dużych promocjach, więc wybór zależy od Ciebie. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!